Omówię zadanie najmniejsza z trzech. W zadaniu najmniejsza z trzech mamy trzy wartości na początku, A, B, C, a na wyjściu chcemy, żeby było najmniejsza wartość z nich. W związku z tym mamy trzy wejścia. Jedno na samym początku jest, druga jako druga i w trzecim jako trzecia. I widzimy, że za każdym razem musimy z tych wszystkich trzech wypisać najmniejszą. Nasze wielkości A, B i C są z przedziału od 0 do 65 tysięcy.